Jaki ma pan stosunek do tak zwanego wzmocnienia w Polsce wschodniej flanki NATO obcymi i amerykańskimi wojskami? I przy okazji wiąże się z tym drugie, czy uważa pan, że jesteśmy zagrożeni przez Federację Rosyjską po tym, co uczynia Macierewicz, ściągając obce wojska do Polski? Tak, jesteśmy zagrożeni. Jeżeli NATO podprowadza, gdzie tylko może, swoje wojska i to bardzo poważne wojska, to nie jest tylko batalion jakiejś obrony przeciwrakietowej. To są oddziały szturmowe. Jeżeli podprowadza się coraz bliżej Moskwy poważne, wielkie oddziały, wielotysięczne siły, to Polska może stać się drugą Syrią. I ja uważam, że właśnie z tego powodu wyczynia się u nas szopkę w Sejmie, żeby odwrócić uwagę od zagrożenia tym, że Polska za chwilę może lec w gruzach. I wyczynia się nam jakiś tam, prawda, rynsztok polityczny w telewizji się uprawia, żeby odwrócić ludzką uwagę. Telewizja nam wmawia, że najważniejszą sprawą w polityce polskiej to jest to, który poseł z którą posłanką na której wyspie, prawda, co robili. Że to jest najważniejsze. Tymczasem za rok może się okazać, że Polska legnie w gruzach, bo sprowokują nam wojnę. Nie dlatego, że Rosja podprowadza swoje siły, tylko dlatego, że Ameryka wprowadza swoje siły na polski grunt. Bo Ameryka prowadzi wojny z Rosją nie na swoim terytorium, tylko na cudzym. Przecież tak toczyła wojny w Wietnamie, tak toczyła wojnę koreańską, tak toczy wojnę w Syrii i za chwilę Polska może być kolejnym terenem wojny amerykańsko-rosyjskiej, bo widzimy, dokąd Ameryka wprowadza wojska swoje. Na terytorium Polski to się może skończyć dla nas katastrofą, nie dla Ameryki. Bo amerykańskie koncerny zbrojeniowe na tym zarobią. Tylko my polegniemy i legniemy w gruzach. Tak może być. A nasze media odwracają naszą uwagę od ważnych spraw politycznych jakimś rynsztokiem politycznym. To jest w ogóle skandal, to jest w ogóle absolutny brak odpowiedzialności za państwo, za naród i za bieg spraw politycznych. Naprawdę w Polsce robi się niebezpiecznie. Tym bardziej, że amerykańskie siły umacniają się nie tylko w Polsce, ale Litwa, Łotwa, Estonia, cała Prybałtyka służy temu samemu. I umacnianie tego antyrosyjskiego nurtu na Ukrainie również temu samemu celowi służy, prowokowania Rosji do wojny z Ameryką, ale na naszym terytorium. Tragedia moim zdaniem.